Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kat czyta. Dzisiaj na tapetę bierzemy sobie książkę, która znalazła się w najnowszym, pięknym Moondrive Boxie, czyli Doreen i Lany Manaster. Tak jak mówiłam Wam w unboxingu, przed przeczytaniem tej książki chciałam zapoznać się z portretem Doriana Graya, ale w związku z tym, że kolejka w bibliotece była trochę za długa, to o retellingu opowiem Wam, nie znając oryginału. No ale co tam. Tak jak wspomniałam, Doreen to retelling typu genderbend. Przynajmniej tak mówią to osoby, które się na tym znają. I dla niewtajemniczonych oczywiście wyjaśnię, retelling jest to opowiedzenie jakby tej samej historii na nowo, historii, która już jest znana, natomiast genderbend to w największym skrócie zamiana płci bohaterów. No i tak w portrecie Doriana Graya mieliśmy oczywiście Doriana Graya, w tym przypadku mamy Doreen. Tylko że to nie ona jest właściwie główną bohaterką tej historii, nie ona jest jej narratorką. W przeważającej części książki narratorką jest Heidi, która jest przyjaciółką kuzynki Doreen. W ogóle relacje między bohaterami są dość skomplikowane, bo już na samym początku poznajemy trzy dziewczyny. Właśnie Heidi, która nie wywodzi się może z dobrze sytuowanej rodziny, bardzo bogatej, ale która jest mistrzynią stwarzania pozorów i kreowania wokół siebie takiej otoczki, że jest dużo ważniejsza niż w rzeczywistości jest. Druga dziewczyna to jej przyjaciółka, współlokatorka Elizabeth, która z kolei jest obrzydliwie bogata i której na tym bogactwie tak naprawdę nie zależy. Ona jest trochę artystką, jest troszeczkę alternatywna, trochę wycofana, nie zależy jej na popularności, na sławie, na tym wszystkim, na czym właśnie zależy Heidi. No i na to wszystko pojawia się Doreen, kuzynka Elizabeth, która jest gruba, brzydka, pryszczata, której nikt nigdy nie lubił, wszyscy się z niej wyśmiewali i która bardzo, bardzo chce być popularna. Ona marzy o tym, żeby zostać popularną. Heidi i Biz, próbując wprowadzić Doreen w elitarne grono elitarnych uczniów bardzo elitarnej szkoły, generalnie takie grono, którym chodzi tylko o wygląd, pieniądze, znajomości, pochodzenie itd., fundują jej coś w rodzaju małej przemiany, małej metamorfozy, zmieniają jej fryzurę, makijaż, dobierają ubrania, robią jej zdjęcia, bo chcą założyć dziewczynie konto na portalu społecznościowym i te zdjęcia bardzo mocno przerabiają. Tworzą tym samym potwora, bo Doreen w ciągu jednej nocy staje się tą dziewczyną ze zdjęcia, tą idealną, przepiękną i wspaniałą, tylko czym jest ładniejsza, czym jest bardziej idealna, tym bardziej podła się staje. Wykorzystuje ludzi, bawi się nimi i nie widzi kompletnie nic złego w tym, co robi. Jeśli mam być szczera, nie podobała mi się ta książka. Pomysł był dobry, ale wszystkie pozostałe aspekty, wykonanie tego pomysłu absolutnie padło na twarz. Książka początkowa jest bardzo chaotyczna, informacje są powciskane jak popadnie, gdzie popadnie. Ja po 10 stronach już nie wiedziałam, która z bohaterek to jest ta znośna, bo jest bogata, jest teoretycznie popularna, ale wcale taka nie chce być, nie zależy jej na tym. Która to jest ta, która właściwie nic nie znaczy, ale bardzo pozuje na osobę ważniejszą niż w rzeczywistości jest. Potem pojawiają się kolejne postacie, które wszystkie są super ważne i wszystkie mają jakąś swoją rolę w tej książce, ale tak naprawdę jest ich za dużo na samym początku. Potem książka bardzo zwalnia, robi się nudna, a końcówka jest niesamowicie przewidywalna. Same relacje między bohaterami są bardzo szybkie i bardzo płytkie, ale w tym sensie, że od pierwszego spotkania mamy najlepsze przyjaciółki, od pierwszej randki mamy wielką miłość na zabój, realizm jest dosłownie zerowy. Do tego autorka pokusiła się o umieszczenie wątku kryminalnego, który był tak słaby, że jak czytałam, to byłam trochę zażenowana, szczerze mówiąc. Niby widzę sens umieszczenia tego wątku w fabule, natomiast on nie został dobrze zrealizowany. On nie wybrzmiał tak, jak powinien wybrzmieć i jakby nie odniósł takiego efektu. On tak naprawdę w perspektywie całej historii kompletnie nic nie znaczy. Ale to, co najbardziej nie wyszło w tej książce, to morał. Wydaje mi się, że książka miała być o tym, jakie potencjalne konsekwencje może mieć stawianie nacisku tylko na popularność, na wygląd, na znajomości, na pieniądze, osiąganie celu za pomocą właśnie jakichś znajomości, jakichś układów, manipulacji. Teoretycznie wiem, o co chodzi, tylko że ten morał po pierwsze kompletnie zniknął pod relacjami między bohaterami, momentami kompletnie zbędnymi, zbędnie rozpisywanymi, a po drugie on nie wybrzmiał tak, jak wybrzmieć powinien. Ja pod koniec książki nie byłam uderzona tym, co chciała przekazać autorka, nie byłam uderzona tym przesłaniem, tylko czekałam na epilog, bo się po prostu nudziłam. Epilog, który swoją drogą był niesamowicie słaby, był przewidywalny, ale to nawet nie było aż tak bolesne. Najbardziej bolesne było wplecenie takie mega na siłę wątku LGBT. Ja to przeczytałam i miałam takie, no po prostu serio? Tak jakby ta książka próbowała być tak trochę na siłę poprawna politycznie. Wiecie, wplatanie takich wątków, tudzież wplatanie jakichś wątków rasowych, jakby pokazywanie równości, w przypadku takich książek po prostu nie wychodzi, bo to nie o to chodziło. Słuchajcie, naprawdę chciałabym powiedzieć coś pozytywnego na temat tej książki, ale przepraszam, nie potrafię. Doreen jest napisana bardzo nieporadnie, tak jakby autorka miała pomysł, ale nie umiała go kompletnie zrealizować.
Jej fabuła jest bardzo nudna, bardzo przewidywalna, a bohaterowie są wszyscy tacy sami, są bardzo równi, tak samo wyrachowani, złośliwi, wredni, dwulicowi, nie da się ich polubić. Tutaj nie ma tego kontrastu między bohaterem, powiedzmy, dobrym, który zazwyczaj występuje w książkach, a właśnie jakimś bohaterem negatywnym. Nie ma jakby wobec kogo porównać zachowania tych głównych bohaterów, dlatego że wszyscy są tacy sami. Autorka teoretycznie chciała przekazać jakby te wyższe sfery, pokazać jakie mechanizmy w nich działają, próbowała pokazać właśnie te potencjalne negatywne skutki patrzenia na ludzi tylko przez pryzmat ich pochodzenia, wyglądu, popularności, ale to wszystko gdzieś tam znika, bo wszyscy bohaterowie są tacy sami. Nie ma postaci, do której można by było porównać zachowanie bohaterów, nie ma postaci właśnie pozytywnej. Teoretycznie jest ta Doreen z przeszłości, tylko że ona kompletnie nie przebija się przez tą Doreen teraźniejszą. Jest jakby za mało odniesień do pozytywnego wzorca, żeby zrozumieć, dlaczego wskazane zachowania są negatywne. Wiem, o co chodziło autorce, wiem, co próbowała przekazać, natomiast kompletnie jej to nie wyszło. Mam nadzieję, że jeśli już zamówiliście Mądrej w Boxa z tą książką, to nie będziecie równie rozczarowani po lekturze, co ja. Jeśli już czytaliście, koniecznie dajcie mi znać, zwłaszcza jeśli możecie porównać treść Doreen do portretu Doriana Greya, bo jestem ciekawa, jak to wypada w porównaniu do oryginału, a tak jak Wam mówiłam, jeszcze nie miałam okazji jej przeczytać, co na pewno nadrobię i wtedy Wam dam znać, jak się do tego odnoszę. To tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli jeszcze nie widzieliście unboxingu pudełka, w którym znalazła się Doreen, to link będzie w opisie na dole. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to będzie mi bardzo miło, jeśli nadrobicie. A jeśli subskrybujecie, ale ostatnio nie widzieliście moich filmów, bo nie pojawiały Wam się w subskrypcjach, na przykład w tym okienku aktualności, to kliknijcie dzwoneczek, który znajduje się obok przycisku subskrybuj, bo YouTube ostatnio znowu szaleje, nie pokazuje Wam moich nowych filmów, w ogóle filmów różnych twórców, więc jeśli chcecie być na bieżąco, to polecam sobie właśnie kliknąć w powiadomienia. To tyle na dzisiaj, dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!